Który raz z rzędu jest pani na Baltic Cup? Tak szczerze mówiąc, nie zliczyłabym. Jestem od początku, kiedy ten festiwal powstał. Czy ma pani jakiegoś swojego faworyta? To znaczy, trudno mi wybrać, nie jestem znawcą, jestem muzyką zauroczona, powalona i taniec to w ogóle jest taka uczta duchowa i jestem dlatego tutaj z koleżanką, z przyjaciółką, żeby duchowo się odrestaurować. Czy woli pani taniec standardowy, czy łacinę? Łacinę. Koleżanka była w Brazylii, a ja na Kubie i te rytmy nam pasują. Owszem, jak byłyśmy, no tam gdzie byłyśmy, ale standard też jest taki powalający. Podoba nam się wszystko. To znaczy, że jak wszystko, to pewnie nie znamy się. Jednak muzyka jest piękna i niepowtarzalna. I taniec ponadczasowy od starożytności. Który raz rzędu jest pan na Baltic Cup? Jestem po raz pierwszy. A czy ma pan jakiegoś swojego faworyta? Myślę, że dzisiaj jak to obejrzę, ten program, to na pewno go już mieć będę. A czy woli pan standard, czy łacinę pod względem tańców? Zdecydowanie łacinę. Dziękuję bardzo.